Zlot Chorągwi Kieleckiej w roku 2017 odniósł pełen sukces. Tutaj w Skansenie, w parku etnograficznym w Tokarni, spotkało się prawie 1000 uczestników, zuchów, seniorów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów. To miejsce i czas, kiedy można było się zintegrować, ale to też czas takiej zdrowej harcerskiej rywalizacji, która każdemu z osobna i każdej drużynie z osobna dała podstawy do tego, aby pracować dalej nad sobą, wzmacniać się pod kątem harcerskim i programowo. To też czas, kiedy uczestnicy zlotu, głównie harcerze, nabierają energii na nowy rok harcerski i już mogą planować na podstawie doświadczeń tego zlotu swój udział w zlocie Związku Harcerstwa Polskiego w Gdańsku w roku 2018. Zapraszam Was wszystkich na następne zloty. Czuwajmy.